teraz z Birmą i idziemy na pole numer, moje pole pszeniczne. Na razie musimy zejść z wyjazdu, jak to mówią. I co? I zobaczycie, jak to pole wygląda. Zabiegi były robione. Pszenica, nie powiem wam jakiej marki. To jest taka tajemnica, jako youtuberzy musimy zdradzać dopiero jak żniwujemy, co wam powiem. I co jeszcze? Co wam powiem? Vlogów nie było dawno. Nie miałem o czym nagrywać, szczerze mówiąc. Teraz będzie vlog, ustaliliśmy może z panem Mateuszem ustale, żebyśmy zrobili vloga z reparacji kombajnu, bo się zbliża już ten czas. No i co? No jak zrobimy wam tego vloga, to zobaczycie, jak się gardziel zdejmuje w kombajnie i takie tam pierdoły, za przeproszeniem. No i z Birmą sobie idziemy na spacer poranny, zrobimy spacerek. Potem jak Pudzian będziemy się, muszę przebiec te parę kroków, przetruchtać, jak to pan Pudzian mówi. No i co? I będziemy dalej robić, także zaraz wracamy, dojdę do... A, jeszcze pokażę wam pole ma pana Mateusza. Zasiane w rzepaku, także zobaczycie, jak tam rośnie ten rzepak. Były dwa zabiegi nocne zrobione, wróciłem, nie wiem, z tych zabiegów o pierwszej w nocy, ale były zrobione tak bardzo porządnie, a nie jakoś tak na opierdol. Co, lecimy. Siema, cześć. Także zaraz wracam. Chwilowa przerwa. No i już wraciliśmy. Ogólnie, kochani widzowie. Teraz ogólnie zobaczycie Mateusza rzepak. Ogółem. No i tego. I co? No i zabieg był zrobiony tu. Od tego kwiatka ta całego. Aż nawet... Mój pies jest cały w kwiatkach rzepakowych. Musiał wleść tam, gdzie nie trzeba. Czyli w rzepak. Sprawdził, czy kwiatki są żółte. No i jest żółty. Także tak. Co jeszcze? To jest właśnie rzepak. Stój. No już kwiatek ma właśnie. Ładny. To ma ładne strągi. Koniczyna jest bardzo ładna, szczerze mówiąc. Zielone, a u innych już uschły te liście.